Magnus Carlsen został zniszczony w 19 ruchów przez najpotężniejszą szachistkę w historii. Poszło e4, c5, obrona sycylijska i w tej partii Magnus zdecydował się na wariant Tajmanowa, więc Judith Polgar poleciała bardzo agresywnie z długą roszadą. Poszło b5, g4, tak jak widzicie, szybkie e5, co jest pułapkowym systemem. I Magnus w tę pułapkę wleciał, zbił na g4, wieża g1, skoczek ewakuacja, teraz nastąpiło goniec d3, podwisa pionek na g7, więc Magnus zdecydował się obronić, a teraz goniec e4 z propozycją wymiany gońców, żeby skoczkiem wpakować się na przykład na d6, czarny zdecydował się na wieża c8, co przegrywa po przegenialnym zagraniu goniec b6 i teraz nie można zbić hetmanem, bo wchodzi mat i za parę ruchów Magnus po prostu się poddał, bo traci hetmana.